Kielcach trwa 12. edycja projektu pod nazwą Letnia Szkoła Kultury, Historii i Języka Polskiego. W tym roku po raz kolejny do udziału w programie zaproszona została młodzież z Winnicy na Ukrainie oraz Wilna na Litwie. Podczas blisko dwutygodniowego pobytu w Polsce 40-osobowa grupa naszych rodaków oraz ich opiekunów miała okazję doskonalić znajomość języka polskiego, poszerzać swoją wiedzę na temat historii Polski, poznawać naszą kulturę i uczestniczyć w codziennym życiu Kielczan. Kiedyś mówiło się, że kropla drąży skalę, a tutaj nie kropla, a cała rzeka tworzy koryto dla przyszłości dzieci, dla ich obywatelskiego wychowania, dla rozwoju patriotyzmu. My jesteśmy Polakami, w domu mówimy po polsku. Oczywiście nasza polszczyzna nie jest taka jak w Polsce. Mówimy gwarą, dzieci są z rodzin mieszanych, dzieci mówią po polsku, ale z naleciałościami. A tutaj mamy taką możliwość, żeby oczyścić język, oczyścić duszę, spotkać się z rodakami, którzy mieszkają z tej strony granicy. Nasi dziadkowie też mieszkali z tej strony granicy, co i cała Polska. Tutaj jak przejeżdżamy, no to na cały dzień, 24 godziny na dobę słyszymy, rozmawiamy, ćwiczymy i to ten taki nawet niedługi okres, który tutaj spędzamy na terenie szkoły, ale to dużo daje, bo to pomaga bardzo naszym dzieciom. W ramach letniej szkoły przewidziane zostały nie tylko klasyczne zajęcia z języka polskiego, ale również lekcje plenerowe organizowane w miejscach historycznych, zajęcia sportowe na pływalni, a także wiele innych atrakcji w różnych zakątkach naszego miasta oraz regionu. Jednym z punktów programu była wizyta w Muzeum Zabawek i Zabawy. Młodzież mogła nie tylko zwiedzać ekspozycje, ale także wziąć udział w warsztatach bębniarskich i pobawić się wybranymi zabawkami. Udział w letniej szkole dla mnie jest wielką możliwością kształcić się, ponieważ uczymy się tu codziennie języka polskiego, literatury, historii. Także mogę poznać nowych przyjaciół, które są z Winnicy i także poznają i osób z Kielc, ponieważ były u nas. Jestem na letniej szkole języka polskiego i kultury, aby zapoznać się z ludźmi i z kulturą polską. Byliśmy w Chęcinach, gdzie zobaczyliśmy bardzo ciekawy i fajny zamek. Tam było bardzo miło i przyjemnie oglądać zabytki i starożytne ruiny. Mi podoba to, że każdy dzień mamy jakieś wycieczki, chodzimy w jakieś muzeum i po prostu chodzimy po miastu, mamy ekskursje i chodzimy na lody także. W programie znalazła się również wizyta w przystanku Historia, gdzie młodzież zapoznała się z postaciami marszałka Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego oraz samodzielnie przygotowała prezentację dotyczącą faktów z ich życia. Jak również zwiedzanie kompleksu wzgórza zamkowego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu oraz uczestnictwo we mszy świętej w kościele świętej Jadwigi Królowej Polski. Ja myślę, że ja bierze udział w tej letniej szkole dlatego, żeby poznać Polskę nie jako turysta, a jako naprawdę prawdziwa Polka, dlatego, że mam polskie korzenie, mam babcię z Polski i tak naprawdę czuję się prawdziwą Polką i w osobliwości, kiedy jadę każdego lata już po raz czwarty. I tutaj jeszcze jest taka fajna okazja, żeby spotkać się z ludźmi z innych krajów. W ramach pobytu w naszym mieście młodzież odwiedziła również kielecki ratusz, gdzie spotkała się z prezydentem Kielc, Wojciechem Lubawskim. Podczas wizyty prezydent podkreślał, że mimo trudnej historii naszych narodów, ważne jest, aby budować wspólne oraz dobre relacje. Ogromnie ważną rzeczą jest, żeby oni, ci Polacy tam właśnie w tamtych krajach, wiedzieli, że tu mają przyjaciół, że tu mogą bardziej nauczyć się języka polskiego, nauczyć się historii, bo to wzmacnia ich świadomość pochodzenia. Dlatego my od 12 lat prowadzimy tą szkołę i patrząc po twarzach i po wypowiedziach tych młodych ludzi, dla nich to są naprawdę piękne dni. Lecieć bym chciała i nie wrócić więcej. Raz tylko serce uderzy goręcej, a potem cisza. I ozwała się Alleluja w Galilei. I oboje anieli po kolei.
Potem salwa rozległa się głucha. Słuchaj, cieweczko. Ona nie słucha. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy być również, kocham ją i ty, i ty. Ciekawostką dla młodzieży będzie również zwiedzanie ogrodu botanicznego mieszczącego się na Kieleckiej Karczówce. Organizatorem projektu jest Urząd Miasta Kielce we współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.